Poranne pytania, Radio Olsztyn, przy mikrofonie Marek Lewiński, witam Państwa. Naszym gościem jest dziś prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, premierze. witam pana i witam Państwa. Kampania wyborcza wkracza, wkracza w decydującą fazę. Najnowsze sondaże mam wrażenie, że niczego nie przesądzają. Błąd statystyczny jest bowiem zwykle na tym samym poziomie, co liczba niezdecydowanych ankietowanych. Pewnie do tych niezdecydowanych będą chcieli odwoływać się właśnie kandydaci. Jaki pomysł ma na to Andrzej Duda i jego otoczenie? Rzeczywiście kampania dobiega końca, to troszeczkę tak jak... Podczas meczu widzę, że niektórym puszczają nerwy. Donald Tusk miał swojego Janusza Palikota, a Rafał Trzaskowski ma swojego Nitrasa. Niektórzy po prostu dopuszczają się wręcz nawet przemocy, przemocy fizycznej. To jest coś niebywałego i rzeczywiście warto w tym momencie zaapelować do pana Trzaskowskiego i do jego ekipy, do pana Nitrasa i do innych, którzy mu tutaj bardzo mocno starają się pomóc o zachowanie spokoju, o bardzo… Taką spokojną kampanię i o przyzwoitość. No to teraz o kampanii Andrzeja Dudy, panie premierze. Kampania Andrzeja Dudy to kampania pokazywania Polakom, jaka jest wizja przyszłości spokojnego, stabilnego rozwoju, rozwoju w zgodzie, w zgodzie z e, interesami Polaków i oczywiście dla realizacji różnych celów potrzebna jest również zgoda polityczna. Pan Trzaskowski to wetokracja, to weto dla weta, to niebo nie, to jest szarpanina, to jest wojna na górze, i e, dobrze by było, gdybyśmy mogli tego uniknąć. No właśnie. Ważnym elementem kampanii prezydenta Andrzeja Dudy jest pokazywanie, tej współpracy pomiędzy rządem a prezydentem. Ale myślę, że to jest sobie... bardzo ważne, panie redaktorze, rzeczywiście, żeby ta współpraca była, bo pros proszę sobie wy wyobrazić, żeby na przykład pięć lat temu ktoś inny zasiadł mm -hmm. w hotelu prezydenta. Czy można sobie wyobrazić, że byłyby te wszystkie reformy uszczelnienie systemu VAT-owskiego, skoro pan Trzaskowski i jego przyjaciel, pan Rostowski w ogóle się tym nie zajmowali i luka VAT rosła? Co wystarczy sprawdzić w Komisji Europejskiej, to są dane bardzo powszechnie dostępne. Czy można sobie wyobrazić nasze wielkie programy, społeczne, albo na przykład Fundusz Dróg Samorządowych, który tutaj w województwie warmińsko-mazurskim jest szczególnie ceniony, bo wiem, że poszło bardzo dużo Ale inwestycji. Ale jaki prezydent i, będzie, on będzie i, musiał i, utrzymać te programy, jednak, czyż, nie? Nie, Niekoniecznie, ponieważ właśnie przyjaciele pana Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej, oni nie prowadzili takich programów, a nawet wręcz przeciwnie bardzo dużo rzeczy, które robili nie służyło Polakom. W związku z tym ja uważam, że pan prezydent Andrzej Duda jest no, rzeczywistym gwarantem kontynuacji bardzo wielu dobrych projektów, ale również nowych, nowych, innowacyjnych, modernizacyjnych projektów dla Polski. O tych nowych za chwilę będziemy rozmawiać, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego, co miało miejsce kilka dobrych dni temu. Zapewnienie, że Polska dostanie szczepionkę na koronawirusa, gdy tylko ta powstanie i wyrażenie gotowości przez prezydenta Dudę do tego, że Polska jest w stanie przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy. To są realne efekty spotkania prezydentów Dudy i Trumpa. O nie, to, to realnych efektów jest dużo więcej. No właśnie. Ja wspomnę przede wszystkim o wielkich inwestycjach, które się tutaj szykują, to nie sądzi Pan chyba, że one zadziały się przypadkiem. Są wielkie inwestycje technologiczne, nazwy firm, które myślę wszystkim bardzo wiele mówią, jak Google czy Microsoft, robią potężne inwestycje wielomiliardowe, wielomiliarowe zgadza się? I to są inwestycje, które jednak muszą się odbywać także pod parasolem amerykańskim. Znaczy, nie byłoby, krótko mówiąc, wielu inwestycji amerykańskich bez zgody politycznej. A więc to jest bezpośredni bardzo dobry, pozytywny rezultat. Wizyty pana prezydenta, plus oczywiście wzrost naszego bezpieczeństwa. Tutaj na terenie, w regionie warmińsko-mazurskim jest to też bardzo widoczne, ponieważ stacjonuje tutaj wojsko, także amerykańskie. Międzynarodowy, międzynarodowy batalion. NATO, batalion. Odwiedzałem ten bata batalion. Jest to bardzo dobrze, że tutaj umacniamy naszą obecność również na tych terenach. Pytanie, czy właśnie będziemy mieli większą liczbę żołnierzy amerykańskich na Mazurach? Nas to szczególnie interesuje jako mieszkańców tego regionu. Tak, sądzę, że tak. Żołnierzy amerykańskich, ale też żołnierzy NATO, bo pamiętajmy, że to przede wszystkim jest sojusz północnoatlantycki i mało tego Polska stara się być spoiwem tego sojuszu, a czego najlepszym dowodem jest właśnie to, jak znakomity sposób pan prezydent kilka dni temu po wizycie w Białym Domu starał się pojednać ten zachodnioeuropejski i transatlantycki wymiar naszej wspólnoty NATO. Panie premierze posłużę się cytatem. Fiodor Kołoskow, rosyjski komentator do spraw bezpieczeństwa, napisał w internecie Między innymi takie słowa. Cały projekt przekopu Mirzei Wiślanej odzwierciedla polską paranoję na temat Rosji, a także, cytuję dalej, pragnienie Warszawy i jej sojuszników z NATO, aby uzyskać dostęp do wód przylegających do Kaliningradu, tak aby zagrozić lub nawet zaatakować ten rosyjski region od to... strony morza. Byśmy... Jak pan do tego się odniesie? Nie, no oczywiście powinniśmy następne 300 lat płacić i być zależni od Rosjan, jeśli chodzi o wypływanie na, na morze z naszych portów, tutaj takich jak Elba. Bląg I to w, pewnie byłoby w interesie Rosji, ja to rozumiem, ale po to był budowany 200 lat temu prawie kanał Augustowski, żeby nie być zależnym od, od innych. W tamtym przypadku akurat to było od mm -hmm. Królestwa Prus, żeby nie płacić ceł. I również dzisiaj jest to w naszym interesie. To jest, to jest projekt, który, na który Polska czeka, nie wiem, czy pan redaktor wie, od czasu Stefana Batorego. To już Stefan Batory chciał tego przekopu dokonać, potem Eugeniusz Kwiatkowski w międzyczasie też. Było kilka projektów i cieszę się, że ten projekt dochodzi do skutku, dlatego, że województwo mazursko warmi, warmińsko-mazurskie jest szczególnie, m, będzie m, mogło korzystać z tego m, przekopu. A to dlatego, że zwiększy się handel, zwiększą się podatki wpływające do kasy państwa. Sam interes. Nowe miejsca pracy, nowe terminale, m, m, nowy m, port, ale przede wszystkim m, to są nowe przedsiębiorstwa i nowe podatki, które będą wpływać do a budżetu takie państwa. takie słowo rosyjskich publicystów to tamtejsza propaganda? Panie redaktorze, jak ja bym się miał odnosić do wszystkich słów wszystkich mhm. rosyjskich publicystów, to naprawdę zabrakłoby nam czasu. Na Dlaczego Fundusz Inwestycji Samorządowych, panie premierze, jest jednorazowym wsparciem? Skoro są pieniądze, potrzeby samorządów duże, to może warto byłoby się pochylić nad tym, żeby te pieniądze w, trafiły do samorządów nie tylko raz? To będzie w bardzo dużym stopniu zależało właśnie od tego, jak będziemy wychodzili z tego kryzysu. Mhm. Dzisiaj proszę mi przypo pozwolić przypomnieć, że to jest taki impuls inwestycyjny, który w tym momencie zgodnie z zaleceniami zresztą też najlepszych ekonomistów świata my bardzo szybko przygotowaliśmy. I zobaczymy, jak on się będzie rozwijał, ale ja jestem przekonany, że będzie to instrument makroekonomiczny, który dopomoże w szybkim wyrwaniu się z kryzysu, powrotu do normalności. Proszę zwrócić uwagę, że Komisja Europejska czy Ebor wskazują na to, to, że polski wzrost gospodarczy będzie najszybszy w tych najbliższych latach, co mnie bardzo cieszy, bo to oznacza, że Polacy będą mogli z powrotem wrócić do tej, tego stanu normalności sprzed pandemii, w jakim, za jakim tęsknią. To jeszcze na koniec y, o historii. 11 dzień lipca to dzień, kiedy będziemy obchodzić setną rocznicę plebiscytu na Armii i Mazurach. Wiemy, że wyniki plebiscytu były dla Polski druzgocącą klęską, co tu dużo tak, mówić. Tutaj, Struktura tutaj narodowościowa na północy, bo... naszego regionu już w, ten, w tym czasie się mocno zmieniła. Pytanie, My jeszcze z tej historii jakieś nie, wnioski ona powinniśmy się, Ona się zmieniła, wyciągać, jak pan redaktor premierze? na pewno bardzo dobrze wie i mieszkańcy oh. Mazur, Warmii też, że ta struktura się zmieniła co nieco, ale jednak 60-70% zdaniem niektórych historyków Polak, mieszkańców mówiło po polsku uh -huh. tylko 100 tysięcy głosów zostało zaimportowanych. To po pierwsze, działały niemieckie bojówki e, tutaj na terenie warmii i Mazur. E, to po drugie, a po trzecie na kartach wyborczych wpisano Prusy Wschodnie, czyli taki zabieg propagandowy i sprytny m, zabieg, który miał e, zmylić e, Polaków tutaj mieszkających. Było to niestety bardzo skuteczne działanie propagandy niemieckiej. My się musimy e, z całą pewnością też e, nad takimi Lekcjami bardzo mocno zastanowić, bo tamta propaganda niemiecka sprzed 100 lat okazała się wyjątkowo perfidna i bardzo, bardzo skuteczna. To jest coś, co warto mieć w pamięci, warto mieć na uwadze. Z takich porażek trzeba czerpać lekcje. Na południu Rzeczpospolitej ówczesnej, rodzącej się, prawda, były trzy powstania śląskie i, były, i był również plebiscyt. I on był dużo bardziej korzystny dla nas, dlatego że tam. Nam nie udało się Niemcom takiej strasznej propagandy przeprowadzić w tak skuteczny sposób, a więc czerpmy lekcje z tej historii. A dzisiaj wiem, że choć wtedy wyrwano w i Mazury, no w ogromnym stopniu, bo wiemy, że tylko niewielkie części pozostały przy drugiej, że pośród groszki choć Ta, Tak, to, to choć tak było, to wiem, że w sercach mieszkańców Armii Mazur Polska została i cieszę się, że dzisiaj tutaj na tych pięknych terenach. Widać polskość, widać tę tradycję lokalną i tak powinno być. Premier Mateusz Morawiecki był gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie premierze. Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.